przywitać, także w imieniu zakładu Ossolineum. Chciałem też podziękować zarówno miastu Wrocław za udzielanie Kolegium Europy Wschodniej wsparcia oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które także wspiera Kolegium Europy Wschodniej i wydawanie dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do dyskusji. Temat jak najbardziej na czasie, temat gorący i temat bardzo intrygujący, ale na wstępie chciałem poprosić o parę słów dwie bardzo ważne osoby dla Wrocławia i nie tylko. Przede wszystkim naszego gospodarza dzisiejszego, dyrektora zakładu Ossolineum, pana Adolfa Józwańkę. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, tak się składa, że otwierając kolejne konferencje poświęcone problemom wschodnim, zwłaszcza stosunkom polsko-ukraińskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich stopniował do niedawna swoje nadzieje na to, że one się, te stosunki będą układać dobrze. I doszło do tego, że wbrew temu, co czytamy w prasie i temu, co dzieje się na Ukrainie, stosunki Ossolineum z Lwowem i z instytucjami kultury w Lwowie są bardzo dobre, powiedziałbym wręcz znakomite. Te zmiany polityczne, do jakich dochodzi, do tej pory niczym nie przeszkadzały. Nie przeszkadzały przede wszystkim takiemu zadomowieniu się Ossolineum w Lwowie. To nie chciałbym, by Państwo odczytali to jako jakąś prowokację. Ossolineum, Ukraińcy też w sposób bardzo życzliwy na ten proces spoglądają. W Ossolineum, zastanawiając się nad swoją przyszłością, ani przez moment nie wątpimy, że jeśli mówimy o perspektywach w Lwowie, to trzeba filię powołać Zakładu Narodowego, bo zbiory ossolińskie są w znakomitej części, w większej części w Lwowie i one, kolekcje te nie przestały być historycznymi kolekcjami ossolińskimi. Ich proweniencja jest jednoznaczna. I po stronie ukraińskiej nie ma oporów, abyśmy tak te zbiory traktowali. Przepraszam, że ja mówię trochę i może nie na temat, bo mamy mówić o wyborach i ich konsekwencjach, ale no, piekielnie ważną sprawą są stosunki polsko-ukraińskie. Jeśli taką obywatelską dyplomacją, dyplomacją instytucji kultury można sprzyjać pogłębianiu się dobrych stosunków, no to trzeba to robić. Nie mówię, że nie różnimy się w różnego rodzaju dyskusjach. O polityce raczej nie mówimy. Częściej dzieli nas przeszłość, po prostu stosunek do przeszłości. Tak należałoby powiedzieć. I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. No a dzisiaj, witając wszystkich Państwa, ogromnie się cieszę, że w jakimś stopniu Ossolineum, biorąc udział w pracach Kolegium Europy Wschodniej, no, uczestniczy w tym wszystkim, co się dzieje w wielkiej polityce. Bramy, drzwi pomieszczeń ossolińskich są otwarte dla tego rodzaju spotkań. Ja chcę też zwrócić uwagę, że już nawet kiedyś rozmawialiśmy z księdzem biskupem, którego serdecznie też witam,
księdzem, biskupem grekokatolickim na ten temat, był tutaj dyrektor z Lwowa, jak, co zrobić, żeby otoczyć opieką Ukraińców we Wrocławiu, bo stosunki się różnie układają, a we Wrocławiu już jest blisko, niektórzy mówią, no, 80 tysięcy Ukraińców. To, no i ci ludzie żyją obok nas, pracują, mieszkają. Sam już mam sąsiadów ze wschodu w takim budynku deweloperskim, w którym no, kilka mieszkań kupili właśnie Ukraińcy. A więc rozmawiam z nimi. Także problem we Lwowie jest już zdecydowanie mniej Polaków niż we Wrocławiu Ukraińców. Takiego, czegoś takiego nie spodziewaliśmy się, że tak będzie, prawda? Więc wszelkimi tego rodzaju sprawami jesteśmy zainteresowani. Cieszymy się, że wychodzi Nowa Europa Wschodnia. Właśnie ciągle się zastanawiam, jak zdefiniować pojęcie nowa. Właśnie ona jest ciągle w budowie, jak gdyby. Nowa Europa Wschodnia wychodzi, ma czytelników, jest dla kogo pisać, jest z kim dyskutować, więc prowadźmy tę dyskusję dalej. Życzę jak najlepszych obrad dzisiaj i następnych, które przyjdą na pewno. Dziękuję bardzo. Na pewno dzisiaj będziemy rozmawiali o Słudze Narodu, ale z nami jest Sługa Boży. Księże biskupie, prosimy o parę słów na otwarcie spotkania. W związku z tym, że nasza parafia, nasza eparchia, nasza parafia katedralna tutaj na placu Nankiery jest miejsce, gdzie spotyka się bardzo wielu Ukraińców i tych starych z akcji Wisła, potomków wysiedlonych, jak również szczególnie teraz większości tych nowo przybyłych z Ukrainy. I sprawa wyborów, które miały miejsce kilka dni temu na Ukrainie, no, dla nas wszystkich jest sprawą ważną. Na pewno będzie tutaj wiele powiedziane na temat tego, co się zdarzyło i jakie będą te konsekwencje, ale najpierw może taka moja refleksja sprzed 25 lat. Mianowicie 12 lipca 1995 roku byłem we Lwowie. Był to dzień, w którym odbywały się wybory też prezydenta. Wówczas zebrano Leonida Kuczmę po Krawczuku i byłem świadkiem tego, że ludzie w hotelu, gdzie mieszkaliśmy, po prostu płakali. Płakali, mówili, że to jest koniec Ukrainy, bo przychodzi ktoś, kto rozmawia tylko po rosyjsku, ktoś, kto ciągnie do wschodu, ktoś, kto no, tę niepodległość, która poświęcała się przez 5 lat, najprawdopodobniej zaprzepaści. Okazało się, że tak nie stało. Wybrany raz, wybrany drugi raz na prezydenta i od tego czasu ćwierćwiecze minęło i Ukraina dalej istnieje. Na pewno no, spodziewaliśmy się czegoś innego w Polsce, na Zachodzie. Myśleliśmy, że będzie poprzedni prezydent dalej prezydentem. Zdecydowali mieszkańcy Ukrainy. Myślę, że wygrała demokracja na Ukrainie, bo gdyby to było na wschodzie bardziej, czy na północy Ukrainy, to na pewno decyzja byłaby inna i wyborcy nie mieliby wiele do powiedzenia. Natomiast tutaj wyborcy zdecydowali, kto ma być prezydentem. Dlaczego tak stało się? Myślę, chyba najlepiej by tutaj odpowiedzieli, mogą odpowiedzieć na to pytanie obywatele Ukrainy, którzy głosowali, ci na Ukrainie i również ci w Polsce, którzy też głosowali i w większości głosowali na nowego prezydenta, na Zełenskiego. Co przyniesie ta nowa władza, tego nie wiemy, bo prezydent elekt sam jeszcze nic nie mówi, tylko są różne domysły i oczekiwania, ale na pewno też będzie musiał wziąć pod uwagę i okoliczności
który się znalazł, być na scenie jako aktor, a raczej odpowiedzialny za kraj, to są dwie różne rzeczy, dwie różne perspektywy. I oprócz tego no, trzeba też wiedzieć, że nie w jednych rękach cały kraj spoczywa. Jest parlament, są doradcy, jest rzeczywistość, w której Ukraina się znajduje i w której również i ten nowo wybrany prezydent Ukrainy się znalazł. Dlatego też no, ja bym nie tracił tej nadziei, nie padał duchem, że wszystko się skończyło, bo no, wszystko się rozpoczyna, a Ukraina pokazała, że no, umie też i protestować, gdy coś się dzieje nie tak. Nie daj Boże, żeby do tego doszło, ale no, powinniśmy się modlić jako ludzie wierzący, żeby poszło w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Człowiek pióra, człowiek zaangażowany w dialog polsko-ukraiński, jeden z najbardziej w tym momencie zaangażowanych takich osób. Bardzo proszę, głos ministrze. Drugim z naszych gości jest Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest taki ośrodek rządowy, analityczny, jeden z najważniejszych, właściwie najważniejszy w Polsce, a jeden z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej na pewno. Think tank dotyczący właśnie spraw wschodu, ale coraz bardziej rozszerzający swoje terytorium mandatowe na inne regiony od Azji Centralnej po Skandynawię, a wcześniej też analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, znawca i komentator wydarzeń politycznych i kulturalnych na świecie, w świecie wschodnim. Adamie, witamy serdecznie. I mamy też jako głos z Ukrainy troszeczkę, jako takie ciekawe, może kontrapunkt na przykład do wypowiedzi analityków i dyplomatów, stypendystów Fundacji Kirklanda, których mamy przyjemność gościć we Wrocławiu. Panie Marię Procik, bardzo proszę, i pan Aleksander Kaszyński, bardzo proszę. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Dlaczego tak się stało? No dlatego tak się stało, że pojawił się kandydat, który jest bohaterem serialu Sługa Narodu, gdzie w tym serialu nauczyciel, właściwie biedny nauczyciel w wyniku pewnych splotów okoliczności startuje w wyborach prezydenckich, zostaje sprawiedliwym prezydentem Ukrainy. Na pewno to powinno być przedmiotem badań analityków, ekspertów, pewnie i ekspertów, analityków Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak to się stało, że rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość telewizyjna serialu, który był emitowany w telewizji Ihora Okomońskiego, jeden, Adin plus Adin, jeden, dodać jeden. Jak to się stało, że ten człowiek bez właściwie żadnego doświadczenia politycznego został wybrany prezydentem Ukrainy? To jest pewnie pytanie na poważną nagrodę międzynarodową, ale rzeczywiście tak się stało. Co do prezydenta Poroszenki, czy on przegrał? Ja nie mam wrażenia, że on przegrał. Prezydent Poroszenko na pewno bardzo chciał wygrać te wybory, ale no, myślę, że po pierwsze zabrakło mu chyba trochę czasu na skonsumowanie swoich sukcesów, a jednym z najważniejszych sukcesów to było coś, co mu się nie do końca udało skonsumować. Mówię o Tomosie i o statusie ukraińskiej cerkwi prawosławnej, ponieważ tak się akurat złożyło, że no, nie został jeszcze ten status uznany przez inne kościoły prawosławne, a w szczególności przez kościół grecki, co się pewnie stanie, tylko że z pewnym opóźnieniem. I prezydent Poroszenko niewątpliwie przejdzie do historii Ukrainy jako prezydent, który odniósł sukcesy, któremu udało się w sytuacji właściwie destabilizacji kraju utrzymać w kraju porządek. Udało mu się
stworzyć armię, która jest w stanie w tej chwili skutecznie odpierać ataki na wschodnim froncie. I udało mu się podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Udało mu się otrzymać status reżimu bezwizowego dla ukraińskich obywateli. Udało mu się stworzyć, czy uruchomić projekt niezależnej ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Udało mu się bardzo, bardzo wiele. Ja myślę, że prezydent Poroszenko na pewno będzie w galerii najwybitniejszych prezydentów tej zony poradzieckiej, której Ukraina się w tej chwili dzięki niemu właściwie dała radę wyrwać. Prezydent Poroszenko na pewno nie zrezygnuje z dalszego uprawiania polityki, on już to zapowiedział. Organizuje w tej chwili swoją partię, która blok Petro Poroszenki, która weźmie udział w wyborach parlamentarnych. I mogę powiedzieć, że nie będę zaskoczony, jak za 5 lat w wyborach prezydenckich Petro Poroszenko może wygra te wybory. Ma na pewno duży potencjał, ponieważ jest rozpoznawalny. Można o nim powiedzieć, że praktycznie współpracował z każdym byłym prezydentem Ukrainy i funkcjonował w różnych rolach, w tym również ministra spraw zagranicznych. I ma wielką wiedzę, którą nabył w trakcie swojej prezydentury. Ta wiedza to jest niewątpliwie znajomość polityki rosyjskiej i dlatego jest jedną z najbardziej znienawidzonych osób na Kremlu i zna właściwie dość dobrze kuluary polityki europejskiej i amerykańskiej, kanadyjskiej i jest w stanie w tym formacie całkiem nieźle funkcjonować. Jak sobie z tym wszystkim poradzi nowy prezydent, nie wiem. Natomiast on się musi szybko uczyć. Musi się szybko uczyć i no, jak się nie będzie szybko uczył, to i Ukraina, i Europa, i świat będą mieli problem. Prezydent nowy, prezydent elekt, jest człowiekiem bez właśnie tego obycia politycznego i dyplomatycznego i na pewno będzie w jakiś sposób kierowany przez ludzi, którzy mu pomogli wygrać te wybory. To jest jego, właściwie można powiedzieć, sponsor, czyli Igor Kołomoiski. I można właściwie też, może trochę na wyrost powiedzieć, że to przeciwny klan oligarchiczny spowodował, że Petro Poroszenko przegrał te wybory, a że Zełenski te wybory wygrał. To jest klan, w którym jest Igor Kołomoiski, który w jakimś sensie połączył w pewnym momencie swoje siły z innym oligarchą, Hurtaszem i jego pieniędzmi. I myślę, że jeszcze wiele różnych ciekawych rzeczy wypłynie i o wielu różnych ciekawych rzeczach się dowiemy. Natomiast nam może, nie wiem, czy odpowiedziałem w pełni na, czego możemy oczekiwać, jak chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Jeśli masz 5 minut, to powiedz. Czego możemy oczekiwać? No, my wiemy, czego oczekuje Warszawa. Warszawa oczekuje zniesienia zakazu ekshumacji. Czy prezydent Zełenski będzie w stanie tutaj coś zrobić? No on szczerze mówiąc nie bardzo wie, jak wygląda historia stosunków polsko-ukraińskich i on będzie musiał korzystać tutaj z pomocy doradców i będzie się też musiał tego nauczyć. Natomiast no to jest też tak, że o tych stosunkach polsko-ukraińskich w dużym stopniu
decydują czynniki lokalne. To jest, to są te dwie, te dwa obwody, wołyński i obwód lwowski. No już jest informacja, że gubernator Seniutka podaje się do dymisji, że on stamtąd odchodzi. On słynął z dość twardego stanowiska wobec różnych polskich żądań dotyczących różnych zwrotów kościołów, nie kościołów, no i historii, i polityki historycznej. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy czas nowych wyzwań i pewnie też wielkich niespodzianek. Natomiast no jest rząd kierowany przez premiera Kreismana, który dalej rządzi. Jest Werchowna Rada, jest Najwyższa Rada Ukrainy, która dalej funkcjonuje. I prezydent na tym etapie też bardzo niewiele może zrobić. Nie jest wykluczone, że może dojść do rozwiązania przed terminem w Najwyższej Rady Najwyższej. I takie przymiarki, takie głosy dochodziły. No, to na razie decyzji w tej kwestii nie ma, choć są informacje, że przewodniczący Rady Andrzej Parubi był no, właściwie pod ogromną presją, ponieważ odmówił zapisania dokumentu w protokole projektu rozpuszczenia w tej chwili Rady Najwyższej. I nie jest wykluczone, że on jest gotowy do zrezygnowania pod pewnymi warunkami. Jakieś tam rozmowy zakulisowe trwają i wiadomo jest, że nie jest wykluczone, że będzie głosowanie w Radzie Najwyższej nad takim rozwiązaniem. Więc przed nami na pewno okres ciekawy, wielkich niespodzianek. Nie liczyłbym tutaj w tej chwili na jakieś bardzo dramatyczne zmiany. To będzie czas kształtowania się nowych układów, próby stworzenia właśnie jakichś koalicji i o właśnie całkowitej przegranej Petro Poroszenki to raczej bym nie mówił. Raczej mógłbym bardziej powiedzieć, że te wybory prezydenckie były największą przegraną Julii Tymoszenko. To może na razie. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że jeśli nie dojdzie do wyborów przyspieszonych, o których ambasador Piekło mówił, to tak czy inaczej w jesieni nas czekają normalne wybory parlamentarne, więc piłka ciągle jest w grze. Słyszeliśmy, że Poroszenko być może się nie poddaje, zbiera szeregi i będzie chciał kontratakować. Adamie, ja sobie tak wyobrażam, że tak było, ale jeśli tak nie było, to źle, że jakieś 5 minut po ogłoszeniu wyników odebrałeś telefon od kogoś ważnego w tym państwie z pytaniem: panie dyrektorze, co mamy teraz myśleć, co mamy teraz mówić, co się stało i co z tego wszystkiego wynika. Więc powiedz nam, jaka byłaby twoja właśnie odpowiedź na takie pytanie. Po pierwsze, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Po drugie, może bym tak, dojdę do twojego pytania, odpowiadając, przechodząc troszeczkę przez pytanie, o którym mówił pan ambasador Piekło. Pierwsza rzecz, czemu przegrał Petro Poroszenko? No, przegrał dlatego, że te ostatnie 5 lat na Ukrainie były niezwykle intensywne. Począwszy od krwawej rewolucji godności, następnie poprzez wojnę z Rosją, aneksję Krymu, toczącą się wojnę w Donbasie, pauperyzację społeczeństwa, reformy, po części głębokie, po części pozorowane, ale jednak, które bardzo dużo społeczeństwo kosztowały. Każda władza z czasem ona się zużywa. Mam wrażenie, że na Ukrainie ona się zużywa dużo szybciej i są ku temu bardzo poważne powody. Znaczy, w pełni rozumiem Ukraińców, którzy po tych 5 intensywnych latach nie chcieli zafundować sobie 5 kolejnych podobnych lat i szukali zmiany. Zresztą to jest pewna dość charakterystyczny element ukraińskiego pejzażu politycznego.
Wołodymyr Zeleński jest piątym prezydentem Ukrainy, jak do tej pory tylko jeden zdołał zapewnić sobie reelekcję. Był to Leonid Kuczma w 1999 roku. To dużo pokazuje o pewnym pluralistycznym pierwiastku na Ukrainie. Tutaj ksiądz biskup wspominał Białoruś, Ukrainę, Białoruś i Rosję sąsiednie, to chyba najlepszy przykład. Powinniśmy się cieszyć z tego, że na Ukrainie jest tego typu pluralizm. Drugie pytanie, dlaczego pojawiła się ta postać? Czemu pojawił się Zeleński? Znaczy, po pierwsze, należy rozróżnić kwestię jego braku doświadczenia politycznego z tym, że jednak jest to osoba bardzo rozpoznawalna. To nie jest człowiek znikąd, to nie jest Stanisław Tymiński, który pojawił się w polskiej polityce w roku 90. To jest osoba znana, lubiana, świetnie rozpoznawalna i z tego powodu ona nie musiała zaistnieć na scenie politycznej. To, co było kluczem do sukcesu, to pewne wejście, zdecydowanie się na pewne technologie postpolityczne, czyli nie obiecywanie, ponieważ Zeleński właściwie nie obiecywał wiele, właściwie nic nie obiecywał w czasie walki z korupcją. Tak, to do tego zaraz dojdę, do tej walki z korupcją. To jest bardzo ważny element do oceny rządów prezydenta Poroszenki. Ale był w stanie troszeczkę, wykorzystując nowoczesne technologie, media i to bitkę jego aktora i jego polityka przekonać Ukraińców, że rzeczywiście może być odpowiedzią na wyzwania i będzie takim fajnym, równym facetem, bo tak się prezentuje. Klucz, pytanie, jakbym miał jednym słowem odpowiedzieć, dlaczego wygrał? Wygrał z powodu emocji. Z powodu tego, że ukraińskie społeczeństwo potrzebowało zmiany. I jak każde społeczeństwo ma prawo do swoich błędów, ale proszę pamiętać o jednej bardzo ważnym elemencie, który moim zdaniem, bez względu jaka będzie prezydentura Wołodymyra Zeleńskiego, one są niezwykle ważne. Znaczy każde tego typu wybory, one zwiększają legitymizację systemu. I uważam, że dzięki prezydenturze Zeleńskiego będziemy mieli większą legitymizację dla transformacji, którą przechodzi Ukraina, niż by jakimś cudem zwyciężył ponownie prezydent Poroszenko z tak wielkim bagażem frustracji społecznych, rozczarowania społecznego, negatywnego elektoratu. Więc sama zmiana, sama cyrkulacja elit moim zdaniem jest wielką wartością i bardzo bym to podkreślał. Jeżeli chodzi o prezydenturę prezydenta Poroszenki, znaczy ja bym nie był może tak bardzo optymistyczny i tak bardzo pozytywny wobec jego dokonań, bilansu jego dokonań jak pan ambasador. Znaczy rzeczywiście, znaczy pełna zgoda, że to był pewnie najlepszy prezydent, jakiego do tej pory miała Ukraina. To był prezydent w bardzo trudnych czasach, którego wielką zasługą jest odtworzenie, de facto chyba trzeba powiedzieć to tak, odtworzenie państwowości ukraińskiej po ucieczce Janukowycza, po rewolucji godności, sytuacji agresji rosyjskiej, gdy Ukraina była de facto pozbawiona sił zbrojnych. Poroszenko był mistrzem, jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o zjednywanie i utrzymywanie sobie sojuszników. Osiągnął bardzo wiele, jeżeli chodzi o odbudowę armii, jeżeli chodzi o stworzenie ukraińskich sił zbrojnych, które są gotowe odeprzeć rosyjską agresję średniej intensywności. Oczywiście niewielkiej intensywności, ale średniej. Ale to już jest z punktu widzenia konfliktu, który się toczy w Donbasie, to jest bardzo duże. Ale prezydent Poroszenko przegrał te wybory z powodu wielu fałszywych tonów, które Ukraińcy odczuwali, które widzieli i które potępiali. Na skutek tego, że tak naprawdę mimo wielu obietnic nie dokonał głębokiej reformy państwa, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o walkę z korupcją, co powinno być reformą wszystkich reform i przez wszystkich, tak naprawdę przez wszystkich na Ukrainie podkreślane jest jako rzecz oczywista. I jeżeli spojrzymy na bardzo konkretne działania prezydenta Poroszenki i jego otoczenia, to były to bardzo często działania co najmniej wątpliwe, a miejscami były to działania, których intencją było konserwowanie patologicznego układu,
który był na Ukrainie. O pogadzeniu, czy chodzi o utrzymywanie reformy sądowniczej i weryfikacji sędziów, czy również w sposób instrumentalny wykorzystywanie rzeczy, jakby prawa do swoich gier politycznych, do wspierania oligarchów. No bo dużo mówimy o Kołomojskim i Zełenskim, no ale pamiętajmy, no prezydent Poroszenko jest oligarchą. Prezydent Poroszenko wiele robił, aby dogadać się z innymi oligarchami. Ma świetne relacje z Rinatem Achmetowem, jedną z najciemniejszych postaci ukraińskiego biznesu i polityki poprzedniej dekady. Jak zwyciężał, jak gdyby opowiadamy o tym, jak to prezydent Zełenski jeździł 13 razy do Szwajcarii i Izraela, spotykając się z Kołomojskim, ale też przecież pamiętamy, jak rozpoczynała się kadencja prezydenta Poroszenki, jak jeździł do Wiednia z Kliszką, prawda, do Firtasza. Poroszenko jednocześnie tworzył własnych oligarchów, mniejszych, ale też miliardowych, prawda? Więc pod tym względem, nie wchodząc nadmiernie w sąd nad prezydentem Poroszenko, który uważam, że generalnie zapisał się pozytywnie w historii Ukrainy, uważam, że te elementy, na które ja zwracam teraz uwagę, dotyczące kwestii korupcji, kwestii wymiaru sprawiedliwości, które dla niego były ważne, bo to też był instrument utrzymywania się władzy, prawda? To są rzeczy, które nie przez przypadek spowodowały, że był politykiem z największym negatywną oceną społeczną. Chociaż też zgoda pewnie, że on te wybory, on jak gdyby osiągnął program minimum w tych wyborach. Przeszedł do drugiej tury, skonsolidował wokół siebie siły patriotyczne, sceptyczne, nieufne wobec Zełenskiego i w najbliższych wyborach parlamentarnych może walczyć o tych kilkanaście procent w Radzie Najwyższej. To już jest dużo, to rzeczywiście nie jest skazany na zapomnienie jak poprzedni prezydenci. Jeżeli pozwolisz, że już trzy zdania na temat Zełenskiego, to znaczy problemem Zełenskiego, jak mówiłem, to nie jest tylko brak doświadczenia, właściwie to nie jest problem braku doświadczenia. Problem Zełenskiego jest jego cechy charakterologiczne. Znaczy moim zdaniem to jest człowiek, który nie będzie w stanie twardo rządzić krajem. To nie będzie człowiek, który będzie w stanie podejmować decyzje. To jest człowiek bardzo chybotliwy w swoich decyzjach, który nie będzie umiał zebrać grupy swoich kilkunastu współpracowników i krzyknąć na nich, że ma iść to inaczej niż oni by to chcieli. Znaczy, odnoszę wrażenie, że jest to polityk, który będzie zgadzał się z ostatnią opinią, którą zasłyszał. W efekcie ta prezydentura będzie chybotliwa. Będziemy mieli do czynienia nie z jednym oligarchą, ale z różnymi grupami polityczno-biznesowymi, które będą chciały na tą prezydenturę wpływać w sposób, oczywiście wiadomo, również patologiczny. I jeszcze jedna rzecz, ja to jakoś tam nazwałem, że prezydent elekt Zełenski lubi być lubiany. To jest jego bardzo charakterystyczna, jak Państwo zobaczą wywiady jego, jeżeli Państwo zobaczą, jak on, rzadko są się pojawiały te wywiady, ale jak to, co on mówi, to jest zawsze pojawiająca się, powtarzająca jeden element. Chciałbym, jak zakończę pięcioletnią kadencję, bo on podkreśla, że nie będzie kandydował na drugą kadencję, co też jest czymś pozytywnym. Chciałbym, jak zakończę kadencję, aby ludzie mnie przychodzili, mnie obejmowali, mnie klepali po ramieniu, mówili fajnym, czy twój ojciec tam do synów, prawda, że fajnym byłeś facetem, równym facetem byłeś, dobrym prezydentem. I tego typu rys charakterologiczny moim zdaniem oznacza, że będzie to polityk, który będzie bał się podejmować trudne decyzje reformatorskie. Nie będzie na nie szedł, ale jednocześnie będzie bał się podejmować trudne decyzje niereformatorskie. Znaczy dużo się mówi o kwestiach ustępstw wobec Rosji. Znaczy, wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne, również z powodu rysu charakterologicznego. Z tego, że Zełenski nie jest osobą, która nagle by chciała mieć przeciwko sobie kilkanaście milionów Ukraińców, którzy w żaden sposób i pod żadnym pozorem i pod żadnymi warunkami nie są gotowi na jakiekolwiek kapitulantstwo i ustępstwa wobec Federacji Rosyjskiej. No i dochodzę do pytania o relacje polsko-ukraińskie.
Prezydent Arek nie zna Polski. W jego otoczeniu właściwie włączy jedną osobę, która była wykładowcą na Uniwersytecie w Stalowej Woli. Nie ma ludzi, którzy by znali Polskę. I mam wrażenie, że Polska nie będzie odgrywała dużej roli w polityce prezydenta Zełenskiego, może z jednym elementem, z jednym wyjątkiem. To znaczy, dla niego ważna jest kwestia kontaktu z ludźmi, kontaktu ze społeczeństwem. I w czasie kampanii pojawiały się sygnały, że on by chciał, aby Ukraińcy, którzy mieszkają we Wrocławiu, w Warszawie, aby przyjeżdżali do pracy, więcej, aby Polacy z Wrocławia przyjeżdżali do pracy na Ukrainę. I myślę, że on może traktować relacje z Polską jako pewien kanał, jako pewien pretekst do docierania do diaspory ukraińskiej w Polsce i do rozmawiania z nią. I to jest ten główny element, który może powodować zwracanie uwagi na relacje z Polską. Poza tym spodziewam się prezydentury słabej, jak powiedziałem, chybotliwej, w której różne grupy, różne koterie będą walczyły o pieniądze i wpływy, a prezydent będzie troszkę bezradny. Będzie apelował do, będzie wychodził do ludzi, będzie pokazywał, że jest z nimi, a tak naprawdę nie będzie umiał nim przewodzić. Będzie umiał stać wśród nich, nie będzie umiał być liderem. I to jest mój główny zarzut wobec prezydenta elekta. Przepraszam, jeżeli za długo. Przypomniał i postać Tymińskiego, można wymienić bardzo wiele postaci. Handlarza wkładek do butów na przykład, który może nie zdobył wielkiej popularności w 1995 roku, ale był taki kandydat, który wykorzystał czas antenowy do pokazywania swojego produktu. Różne były w Polsce przygody z kandydatami na prezydentów, więc może zamiast naśmiewać się z Ukrainy, z Ukraińców, że wybierają komika, też popatrzmy się, kogo my czasem wybieramy. Może jakieś piosenkarza kontrowersyjnego zdarzyło nam się wybrać do parlamentu, jeśli dobrze pamiętam, który różne piosenki śpiewał. No zresztą komicy nie tylko na Ukrainie zdobywają głosy wyborców, bo też w innych krajach Unii Europejskiej się tacy zdarzają. Często są politycy, którzy są politykami, a zachowują się jak komicy. Więc słyszę takie, że zamiast tego bezserwiserstwa polskiego też podają takie komentarze, no w sumie wygrała demokracja. Żeleński jako pierwszy prezydent, kandydat zjednoczył właściwie Ukraińców, bo zebrał prawie porówno głosów w różnych regionach. To nie jest tak, że jest taki podział radykalny. Oczywiście wiadomo, że im bardziej na zachód, tym te szanse Poroszenki były wyższe właśnie do Włodem Woskim na pierwszym miejscu, ale jednak było to w miarę zrównoważone, że wielkim plusem tych wyborów było to, że nie można było na długo przed wyborami przewidzieć właściwie pewnego kandydata, co już ekscelencja biskup mówił, ja tam przypomniał, więc niektórzy mówią, że wcale z tymi wyborami na Ukrainie tak źle nie było, że społeczeństwo wybrało tak jak chciało i teraz będzie musiało samo dojrzeć do tej decyzji, czy skonsumować skutki swojego wyboru, ale zaiste był to wybór Ukraińców, ich demokratyczny, nikt nie podważa legitymności tych wyborów. Dlatego pani Mario, może ja spytam, jakie są pani odczucia? Też nie chodzi o to, żebyście musieli mówić jako eksperci, ale chodźcie też po prostu jako obywatele Ukrainy. Na koniec tylko powiem, że obywatele środkowej Europy mają to do siebie, że jak się znajdują za granicą, a w ich kraju się dzieje coś dramatycznego, to zawsze jest to pytanie, zostać czy wracać. Ja rozumiem, że wy jako stypendyści Kriklanda może nie rozstrzygacie aż takich dylematów w tym momencie, ale no, jak widzicie Ukrainę dzisiaj? Pani Mario. Dzień dobry. Po pierwsze dziękuję serdecznie panu Aniu Dąbrowskiemu za zaproszenie. Mam wielki zaszczyt być tutaj i uczestniczyć dzisiaj w wydarzeniu wśród takiego poważnego towarzystwa. A co dotyczy pana pytania, oczywiście brałam udział w wyborach i oczywiście jechałam do Krakowa, żeby oddać swój głos za jednego czy za drugiego kandydata, czy za jednego wśród 39. I też mogłabym szczerze powiedzieć, że na przykład w pierwszej turze 31 marca głosowała za pana Olega Ryszka, Radykalnej Partii Ukrainy, a w drugiej turze po prostu zepsuła mój biuletyn, tak? Ale no, nie będzie to prawda, dlatego że jestem tą osobą, czyli każdą czwartą osobą w Ukrainie, która należy do tych 25%. I z tego powodu, kiedy moi na przykład przyjaciele czy znajomi dowiedzieli się o tym, że będę jechała do Krakowa za 300 km, żeby oddać głos, to jedni mówili, że jesteśmy dumni z siebie, bo chyba masz bardzo takie silne poczucie obowiązku obywatelskiego, a inni po prostu mówili, że no chyba jesteś głupi, bo nic twój głos no, chyba nie wpływa na nic. Z drugiej strony, teraz na przykład na moim Facebooku jest taka, oczywiście ten stworzony przez mnie, takie mogę powiedzieć po angielsku babu, to towarzystwo może oczywiście nie odbija rzeczywistość taka, jaka ona jest na Ukrainie, ale jest taka, mogłabym powiedzieć, histeria,
że wszystko propało, dalej nie będzie Ukrainy i tak dalej. Nie chciałabym powiedzieć w tej sytuacji, że jestem na przykład konformistką, chociaż głosowała za Poroszenko, a teraz będzie mówiła, że Zełenski jest nie tak zły, ale z innej strony wszystkie te zwycięstwa, które odzyskała Ukraina za tych 5 lat w ciągu prezydentury Petra Poroszenki, też można powiedzieć, że to chyba przedłużenie wszystkich tych sukcesów, które były na Ukrainie i do tego. Na przykład podpisanie umowy o asocjacji z Unią Europejską, czy otrzymanie Ukrainą bez wizy. Negocjacje trwały i do tego. Co dotyczy na przykład Tomusu też. No z drugiej strony może chyba staram się siebie po prostu tak troszeczkę zaspokoić, żeby nie podawać się tej histerii. A z drugiej strony właśnie sam prezydent-elekt Wołodymyr Zełenski ma dziękować i bardzo naprawdę na serio prezydentowi dzisiejszemu Petrowi Poroszenku. Dlatego, że właśnie czynny prezydent 5 lat temu miał więcej jak 50% głosów wyborców. Dzisiaj sytuacja jest podobna, oczywiście procent jest wyższy, ale jakby nie prezydentura pana prezydenta Poroszenki, to właśnie nie byłoby pana Zełenskiego dzisiaj jako prezydenta elekta. Z drugiej strony też trzeba bardzo podziękować prezydentu Poroszenku za to, że Zachód i właśnie cały świat demokratyczny, a może i nie bardzo demokratyczny, podziękował, czyli nie podziękował, pogratulował nowemu prezydentowi elektu i to tak szybko, bo tylko okazało się, że wiemy już wyniki exit poll i już posypało się na głowę nowego prezydenta elekty tak dużo pozdrowień z różnych państw świata. To możemy liczyć w tej sytuacji na to, że Ukraina jest wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej i też tym trzeba zawdzięczać panu Poroszenku. Przecież mamy nowego prezydenta elekta Konika, to żeby właśnie jakoś przeżyć ten sukces, nie wiem, to może też trzeba żartować, a może i pół żartem, pół prawdą. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli na swojej preskonferencji Petro Poroszenko też pogratulował nowego prezydenta i powiedział oczywiście, że będzie pomagać mu, tak? No to może by pan Poroszenko był na przykład ministrem spraw zagranicznych w rządzie Zełenskiego. No, kto wie. Naprawdę to zjednoczenie, ale takie jest prawdziwe. Inny przypadek w tym, że prawdziwy rating prezydenta elekt i Poroszenki teraz, to było pierwsze turze. I to pokazuje, jakie jest odniesienie do Zielińskiego i jak się odniesienie do innych kandydatów. Odnośnie tego, dlaczego tak zostało, dlaczego on wygrał te wybory z Zieleńskim pomimo władzy, to ta kwestia powstaje tego, że to główne trendy światowe, które związane z, że jest wielkie niezaufanie do instytucji państwowych, jest związane z demokracją, mam na uwadze demokrację liberalną, że możemy mówić, że Ukraina jest demokracja, pracuje przez instytucje, ale ludzie oczekiwają od tych instytucji czegoś, żeby podejmowały decyzje do reform. To na wszystkim świecie to oczekiwają. Jest takie oczekiwania od ludzi wszystkiego świata i zwłaszcza na Ukrainie to było, że chcieli bezpośrednio decydować. Bezpośrednio wpływać na politykę i to w swojej programie i zawsze mówił to na Zieleński, że chce główne decyzje podejmować na referendum. I to jest jeden z czynników, dlaczego to wygrał. Było takie oczekiwanie, on to powiedział. Inny odnośnie instytucji, który jest takie niezaufanie, to także on był i jest poza polityki. Większość tych kandydatów obiecywali to, co on także, były takie obietnice, że tam co związano z korupcją, co związano, że tam podejmowanie tam pensji, emerytury i co związane z poniżeniem cen, ale
większych tych polityków, zwłaszcza i Poroszenki, to był rating negatywny. Nikt im, że im nie wierzył w to, co związane z poprzednią działalnością. No i dlatego Zełenski to wykorzystał. Co było nowego, co on korzysta? To nowa metoda taka komunikacji z młodzieżą, co do tego nie było i żaden kandydat tego nie wykorzystał. I to jemu udało się. Udało się najpierw dlatego, że był nie politykiem i dobrze wykorzystał to. No, zbierał sposób takie dobrych ekspertów, grupa, która z nim pracowała w tym kierunku IT i sieci społecznej. Ale odnośnie tego, co dalej będzie on podejmować, mam władzę Zełenskiej, wydaje się mi, że tak, jak badam te jego otoczenia, które często zmienia się, które on prezentuje, widzę trzy grupy wpływu, które mogą decydować na jego, no, wpływać na jego decyzje. To jedna grupa wpływu, która związana z Kołomoyskim walczą i z byłymi członkami Partii Regionu. I ta grupa ma swoje interesy, ma swoich ludzi w tym otoczeniu. Zwłaszcza to jest taki teraz dobrze przyjaciel Zełenskiego, Iwan Bakanow. I oni decydują, że trzeba szybko to rozwiązać, żeby zdjąć władzę nie tylko prezydenckie, ale i parlamentarne, zwłaszcza premiera i tak dalej. I teraz, co państwo, które interesują się Ukrainą, Ukraińcy, którzy wiedzą, że jest takie decyzje odnośnie tam rozwiązania parlamentu, to ta grupa na to decyduje. Niepotrzebne decyzje. Inna grupa to grupa związana z teraźniejszym prezesem ministra spraw wewnętrznych, Awakowem, który także ma swoje interesy i ma swoje ludzie tam. Dlaczego ta grupa powstała od niego? Ja myślę, że to Awakow jak ma wpływ na jakąś strefę siłową, że może pod sobą ma policję, nad Gwardię Narodową, co pokazuje, że może gwarantować jakieś bezpieczeństwo Zełenskiego. I jest jeszcze trzecia grupa, to sam Zełenski i jego najbliższe otoczenie. Ja także był w takiej, mnie była opinia, że nie będzie on takim osobno przyjmował decyzji. On może to robić i jest on zwłaszcza taka osoba raczej autorytarna. Jeżeli tak spojrzeć na jego wywiady i jego podejmowane decyzje w tej grupie respekckiej, ale czy uda się mu tej swoją małą grupą być jakieś, no, podejmować jakieś decyzje przeciw Kołomoyskiego czy Awakowa. Odnośnie tego jeszcze dlaczego tak zostało? Ja myślę, że Zełenski także jak Poroszenko jest głównym czynnikiem, dlaczego tak się stało, że on jest takim produktem konsensusu oligarchicznego na Ukrainie, że oligarchie dalej to decydują. Na jakie podstawie? Oligarchie kontrolują wszystkie media, które wpływają na opinię publiczną i ktoś może mówić, że nie, Zełenski wygrał przez tam internet, sieci, nie wygrał przez to, dlatego że on wpływał tylko na część swojego autoratu, a dalej był wpływ tych mediów, zwłaszcza kanału telewizyjnego 1+1. I oligarchy dobrze to rozegrali te karty, że część ich wspierała Poroszenki, ale jak wspierało? Na różnych badaniach, które były związane z tymi wyborami, pokazywało, że na kanale tej 1+1 Poroszenko tylko było negatywne, a Zełenski było tylko pozytywne, a na innych kanałach, które należy do oligarchów, także zostało, że
Про Зеленського завжди було позитивне, про Порошенка також було позитивне, але Порошенко в рівнем таки також було негативне. Це показувало, що олігархи відійшли від тієї умови, яка ще так була з Порошенком. І як Порошенко повстав у 2014 році, коли була та децизія Вєтню з Фірташем і Кличко, і десь 2000, під кінець 2016 року олігархи зрозуміли, що з Порошенком треба щось робити, бо він не йде на їх такі вимагання, не попере їхній інтерес. Ну, треба з ним добре гадати, щоб впливати. І головним чинником, що то було, то приватизація Приватбанку від Коломийського. І олігархи, зважаючи на Коломийський, на то здецидували, щоб шукати нову особу, і та особа постала Жилецький. Він сам, я думаю, що здецидував на таке на таку децизію, щоб кандидувати на президента, але думаю, що він мислив, що може спробувати щось загарантувати олігархам перед тим, а потім від того зрезигнувати. Але думаю, що то якраз немає його досвідчення в тому, як же надалі буде на нього впливати. Ну і коротко, що буде робити Зеленський? Я думаю, що буде пробувати зростати сильним президентом, але не вдався мені то. Відносно того, чи може якось проводити реформи, вім, що це подіймовувати децизії відносно як створення такої платформи онлайн інформаційної, щоб посувати інформаційне співання реформ на Україні, але чи буде та платформа конкуренційна для медіа, які існує, бо олігархи завжди були проти реформ. І то децизія та повстає. Ну і інша децизія відносно тих розв'язання парламенту. На зараз та група впливу Зеленського нема когось, хто би вспірав його нут відносно розв'язання парламенту чи не розв'язання, подіймання децизії відносно системи виборчого, що буде головне для його партії, для «Слуга народу». І відносно політики заграничної, в своїх вивідах Зеленський часто мовив, що найголовніше – Україна, якщо то все Wszystko to wyciągnąć z tych wywiadów. I ja myślę, że te wszystkie problemy i pytania, które związane z polityką zagraniczną, polityką kulturalną, polityką humanitarną zwłaszcza, będą te polityki tak zahamowane i odsunięcie. А швидко буде застосовано на господарці. І то завжди буде подіймовувати у всіх деціях, як то в Україні вивнешні, так і в політиці загранічній. І звалося, то так можна віднести до питання квестії війни з Росією, що не буде продовження цього процесу, пробувати, щоб цей конфлікт, спробувати його заморозити, цей конфлікт, щоб був заморожений, але не більше. Не більше не буде зрецидовувати, бо його оточення, його експерти, вони не забагато хочуть мати такі справи з цією політикою заграничною. Хочуть вони... Panie Oksan, żeby tak. Panu przerywał już powoli. Tak. No, chcę przyjmować zwłaszcza politykę wewnętrzną.
należymy do jednego z nich, czyli do Unii Europejskiej, ale jest też Rosja. I chciałem was zapytać właśnie o to, jak wy widzicie w tym momencie szanse Ukrainy, czy możliwości Ukrainy. Wiem, że znaczy to nie jest to dobre pytanie, ale mnie się zadaje często właśnie w mediach, no to co teraz, Ukraina pójdzie do Europy czy do Rosji? Mówiąc skrótowo i mówiąc, upraszczając bardzo i prymitywizując ten problem, skomplikowany. No to już mamy pierwszy test, bo w pociągu przeczytałem informację o tym, że Władimirowicz Putin podpisał rozporządzenie o przyspieszeniu procesu pozyskiwania obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję. I to jest, rozumiem, prezent ślubny dla nowego prezydenta elekta i to jest już pewnie jakieś testowanie. No, to jest postawienie go w takiej sytuacji, że on nie może nie zareagować. On teraz będzie musiał zareagować i będzie musiał coś w tym temacie powiedzieć. No, tutaj trzeba powiedzieć, że przez ileś tam te ostatnie lata urzędowania prezydenta Poroszenki pokazało, że postawił poprzeczkę wysoko. Bardzo wysoko postawił poprzeczkę Rosji i no, Zełenski nie bardzo może dać się w tej kwestii przelicytować. Zobaczymy. Rosja w tej chwili sama ma dość spore problemy. Spada poziom życia, spadają również rankingi pana prezydenta Putina i premiera Miedwiediewa. No, a Rosja ma to do siebie, że jeżeli coś się tam dzieje niedobrze w sytuacji wewnętrznej, no to należy wtedy wygenerować jakiś sukces w postaci jakiejś mniejszej czy większej agresji na zewnątrz i nie jest wykluczone, że będziemy mieli właśnie znowu jakąś próbę wariantu bardziej siłowego. Ja nie mówię tylko o sytuacji stosunków ukraińsko-rosyjskich, ponieważ one są jakby częścią składową w tej chwili całego pakietu i europejskiego, i globalnego. No, jakoś nie bardzo widzę tutaj możliwość w tej chwili jakiegoś resetu, jakiegoś próby załatwiania. Żeleński wprawdzie deklarował, że on tutaj może rozmawiać, usiąść z prezydentem Putinem i powiedzieć mu, że ma tyle i tyle zapłacić za odszkodowania, za aneksję Krymu i że powinien stamtąd wycofać swoje wojska, no ale to raczej wygląda jako no, bardziej po prostu żart niż dojrzałe zdanie dojrzałego polityka. Już jego doradca do spraw bezpieczeństwa zasugerował opinii publicznej na Ukrainie, że taki pomysł, żeby Żeleński się spotkał sam na sam z Putinem, nie jest pomysłem dobrym. Więc byłbym tutaj w tej kwestii raczej głęboko sceptyczny, bo zdaje się, że Rosja idzie na coraz silniejsze zwarcie nie tylko z Ukrainą, ale i ze wspólnotą transatlantycką. Dziękuję. No, ja sobie nie odmówię odpowiedzi na pytanie o Rosję jeszcze. Ja uważam, że właściwie jedną rzecz należy powiedzieć. Znaczy, Rosja 5 lat temu, anektując Krym, wywołując wojnę w Donbasie, utraciła Ukrainę. I to ma charakter trwały, uważam. To ma charakter trwały na pokolenia. I wszystko inne to są didaskalia. Wszystko inne, oczywiście koniunktura na Ukrainie, jak widzimy, może być zmienna. Emocje społeczne mogą być zmienne. Ale są pewne ograniczenia ukraińskiej polityki, które powodują, że pewne rzeczy w relacjach z Rosją, szczególnie Rosją Putina,
a z taką mamy i mieć będziemy zapewne do czynienia przez jeszcze jakiś czas, są niemożliwe. Dużo krytyki padło pod adresem Zełenskiego, więc tak z osobistej przekory mam ochotę troszkę go pobronić, w tym sensie, że jeżeli spojrzymy na jego życiorys, to nie jest to brzydki życiorys. To znaczy on poparł Majdan w grudniu 2013 roku. No jak na chłopaka z Krzywego Rogu nie było chyba takie oczywiste, naturalne i nie było to. Jednocześnie bardzo wyraźnie i jednoznacznie krytykował rosyjskie działania w Donbasie, tak? Dawał koncerty żołnierzom ukraińskim. Właściwie jakby, to oczywiście to nie moja estetyka, są te różne show i te wszystkie programy, seriale Zełenskiego, ale to też trzeba tak na marginesie powiedzieć, że dość ostro i dość kategorycznie wyśmiewał i krytykował korupcję, prawda? I to też rzeczywiście taki pewnie klucz, który dał mu sukces. Więc Rosja oczywiście będzie testowała, to jest pełna zgoda, będzie testowała Ukrainę, nowego ukraińskiego prezydenta w sposób, jaki jedyny umie, to znaczy metodą kija i marchewki, to znaczy z jednej strony oferując, że tutaj już prawie jak zaczniecie kupować gaz bezpośrednio, to będzie 25% tańszy. No ale oczywiście wiadomo, że natura jest silniejsza, więc ten kij zawsze potężniejszy niż marchewka, więc już mamy zapowiedzi wprowadzenia ograniczeń handlowych dodatkowych dotyczących ropy naftowej, produktów ropopochodnych, węgla, dotyczących kwestii eksportu metalurgii ukraińskiej na rynek rosyjski. Teraz dochodzi element związany z Donbasem. Znaczy, pamiętajmy, że w przypadku Donbasu ta gra jest troszeczkę inna niż mogłaby się wydawać. To znaczy Rosji nie zależy na tym, aby zabrać Donbas. Rosji zależy na tym, aby oddać Ukrainie Donbas, tylko na takich warunkach, aby to ogon, przepraszam za słowo, merdał psem, a nie odwrotnie, prawda? Aby to była ropiejąca rana wewnątrz Ukrainy, która będzie uniemożliwiała transformację, a jednocześnie będzie takim kamieniem u szyi. I znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, aby jakakolwiek ukraińska elita, jakikolwiek ukraiński prezydent na to poszedł. I ważny element, to znaczy moim zdaniem zwycięstwo Zełenskiego jest pewnym problemem dla Kremla, ponieważ ta cała rosyjska, kremlowska narracja nacjonalistów rządzących w Kijowie, ona przestaje być adekwatna i jakkolwiek sprzedawalna publicznie, prawda? Poza tym Zełenski jest atrakcyjny również dla ludności, która odczuwa sympatię wobec Rosji. On jest atrakcyjny również dla Rosjan. To jak on to w czasie wieczoru wyborczego zresztą, tak? Trochę wystąpił jak Solidarność w 80 roku z przesłaniem dla ludzi pracy, prawda? Znaczy, że zobaczcie, co się dzieje na Ukrainie, możemy być przykładem dla obszaru postsowieckiego. No to takich sukcesów w Kijowie moim zdaniem Putin absolutnie sobie nie życzy. A kto z kim? Oczywiście. No, wokół Zełenskiego mamy do czynienia także z ludźmi z Partii Regionów, prawda? Dmytro Razumkow, który wyrasta na taką najsilniejszą, najpotężniejszą postać w otoczeniu Zełenskiego. No, był działaczem chyba młodzieżówki Partii Regionu. To na ukraińskiej. Ale proszę Państwa, no kto w ukraińskiej polityce bez grzechu, niech pierwszy wrzuci kamieniem. Poroszenko też był partii. Dokładnie, chciałem przypomnieć, że przecież Poroszenko był założycielem Partii Regionów, więc w ukraińskiej polityce każdy może dogadać się z każdym. Ważne są kontakty polityczne, biznesowe, a nie partie, frakcje, ale już na pewno nie ideologia, prawda? I to mi każe być jakoś optymistyczny. A zadałeś pytanie o partnerstwo wschodnie. No, ale Unia Europejska nie daje żadnej oferty i moim zdaniem Zełenski to ładnie wyczuł, to znaczy skutecznie wyczuł, to znaczy retoryka Zełenskiego nie jest hura europejska, ona nie jest euroentuzjastyczna, ona w Słudze Narodu widzimy tę Europę w tym ostatnim odcinku, prawda? Europę, która nie chce sukcesu ukraińskiego, to jest takie mruganie okiem.
które moim zdaniem, znaczy wobec braku ofert unijnej wobec Ukrainy, na Ukrainie będzie postępowało rozczarowanie projektem europejskim. To nie oznacza zwrotu w kierunku Rosji, bo moim zdaniem ten zwrot jest wykluczony, ale to oznacza taką Ukrainę coraz bardziej osamotnioną, wrogą wobec Rosji, obrażoną na Europę, zamkniętą samą w sobie i różnymi eksperymentami, szukającą trzeciej czy którejś tam drogi. Pewnie będą sukcesami pewnie takimi, że tam dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Dziękuję bardzo. Chciałem, żeby Państwo powoli też przygotowali sobie jakieś pytania, jeśli macie dla naszych gości. Zaraz otworzę worek z pytaniami. Czy ukraińskie społeczeństwo, jak bardzo zmęczone tą wojną, jak gotowe jest ponosić ofiary też finansowe tej wojny? Jak to wygląda, jak Państwo to widzicie? Prosimy takie krótkie, minutowe odpowiedzi. Ja pan nie może być ukraińskie społeczeństwo zmęczone wojną, zwłaszcza te regiony Ukrainy, które mieszkają w pokoju. Oczywiście, że ciągle w każde miasto czasami przyjeżdża gruz 200 niestety, ale chyba nadzieja może jest taka, że nowy prezydent elekt może coś zrobić w tym przypadku. Nie jestem pewna z tego powodu, ale też może sobie pozwolić nie zgadzać się z panem na rzecz tego, że co będzie robić dalej Ukraina w kierunku, jakim rozwijać się, że pozostanie tak, nie wiem, na marginesie między a między, dlatego że właśnie deklaruje dokładnie pan Zełenski kurs zachodni. I jego te relacje, które już istnieją z zachodnim światem, na przykład ta wizyta do prezydenta Francji Macrona, czy na przykład to, że dokładnie za 4 godziny po skończeniu wyboru otrzymał telefon od Trumpa, też o tym świadczy. A z drugiej strony społeczeństwo ukraińskie teraz ma bardzo ogromne wyzwanie, dlatego że musi chyba 2 razy więcej pracować, jeżeli to było za prezydentury Poroszenki. Zwłaszcza to społeczeństwo obywatelskie w ciągu jakichś działań antykorupcyjnych, na przykład te ruchy społeczne, które pracowali, żeby monitorować działalność i parlamentu, i rządu, i prezydenta, czyli w takim kluczu. Nazywam się Jelena Kucharuk, jestem doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan wyprzedził moje refleksje, więc już się pogubiłam, ale pozwolę sobie przynajmniej na 2 zdania. Tak? Tutaj całkowicie się zgadzam, że przyczyną wygranej Zełenskiego był cały kompleks, tak, przyczyn, czyli tutaj nowe technologie, nowe twarze w polityce i też zmęczenie hasłem, z kolei armia, wiara i język. Ale bardzo mocno naciskam na tych oligarchicznych układach i swoje pytanie chciałabym właśnie skierować do pana doktora, bo ja bym chciała dopytać się o to, jak te układy, tak, bo faktycznie to dopiero będzie gdzieś się tam formować, jak te układy z kolei wpłyną właśnie na stosunki z Rosją. My cały czas rozmawiamy o tym, jak zadecyduje naród, tak, że jednak taka radykalna walka dalej będzie trwała. Natomiast to by mnie bardziej interesowało, jak te układy mogą się przyczynić do stosunku z Rosją, a drugie, jak te układy też wpłyną na taki kierunek samoidentyfikacji, tak? I tutaj mam na myśli właśnie też religia, język, bo to faktycznie były główne filary też polityki Poroszenki. A drugie pytanie chciałabym z kolei skierować do pana ambasadora ze względu na wieloletnie doświadczenie dyplomatyczne. Jak może się zmienić wizerunek Ukrainy przez pryzmat prezydenta? Czyli mówimy tutaj ogólnie o dyplomacji prezydenckiej i nie o jego krokach, ale o odbiorze, tak, wspólnoty międzynarodowej właśnie jego wizerunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie dajmy się, że zbierzemy pytania. Nazywam się Witalii. Chyba gospodarz spotkania Polska wypowiedziała się, przed spotkaniem Ukrainą wypowiedziała się, no to ja jestem z Białorusi, we Wrocławiu mieszkam już 2 lata. Chyba mam prawo wypowiedzieć się, bo jak Państwo wiedzą, tutaj pani Maria wspomniała o gruz 200. Pierwsza ofiara to był Białorusin, Michał Żyzniewski, padł tą ofiarą. Ja może najpierw ten aspekt optymistyczny, bo u nas w białoruskim internecie biega taki obrazek, portrety, obrazy prezydentów Ukrainy, zaczynając od Leonida Krawczuka, tam kończąc Zełenskim, i portrety jednego człowieka, pan na dole, wiadomo jakiego człowieka, ale tak
I to jest taki optymistyczny aspekt, się kończy i na tym się zaczyna się pesymistyczny aspekt. Czy państwo nie uważają trochę nie głupią analogię porównania tego, co się dzieje teraz w Ukrainie z tym, w czym mieszkam już 25 lat? Bo w tym roku, 21 czerwca, mamy 25-lecie rządów Łukaszenki. I po prostu ja nie widzę w tym pesymistycznego, że komik zwyciężył na Ukrainie, ale przecież spojrzymy w przeszłość, 1994 rok, Białoruś, komik wygrał. I mamy podobne analogie. Ja słabo znam pana Zielińskiego, ja nie oglądam KWN-y, ale jak go teraz słucham, to po prostu przepraszam mi się włosy na głowie, bo podobną retorykę, podobne występy, podobny stosunek, jak tutaj państwo wspominali, że on uwielbia siebie. Andrzej Ziemski lubi siebie, on lubi być lubimy, no to tak samo możemy powiedzieć o naszym prezydencie. Dalej było referendum, że teraz było takie optymistyczne, że Ukraina, no to, że jakiś komik tam, ktoś, aktor jakiś wygrał wybory, to nic nie znaczy, bo Ukraina jest parlamentarno-prezydencka, prezydent to trochę taka dekoratywna figura, ale przepraszamy, w 1994 roku Białoruś też była parlamentarna republika. Dalej mieliśmy referendum 95 roku. Język, proszę bardzo, też problem dla Ukrainy, który był wspominał Poroszenka, który chciał skończyć swoją kadencję. To jest bardzo ważna ustawa, bo mieliśmy referendum Białorusi 95 roku. Przedtem u nas też był patriotyzm, były wyszywanki, była Białorusko. Mieliśmy referendum, teraz język rosyjski, państwowy język rosyjski. Był referendum 96 roku, kiedy przyszła władza autorytarna. Te wszystkie osoby, które postawiły do władzy Łukaszenki, też takie, bo nie mieliśmy podobnych oligarchów, mieliśmy podobnych polityków, oni po prostu zginęli. I czy to teraz to się nie powtórzy na Ukrainie? I ten tak zwany referendum, który ja podejrzewam, że to będzie referendum po jakieś tam nominalne terytoria tych okupowane i zmianę ustroju władzy w Ukrainie na prezydencką. Więc czy nie jest taka analogia trochę śmieszna, czy nie jest jak to bardzo dobrze? Anna Oryjska. Tutaj padały takie głosy, że zarówno prezydent elekt, jak i jego otoczenie są niezainteresowani Polską i może niezorientowani, a tu słyszałam w mediach, że planują pierwszą podróż prezydenta elekta po zaprzysiężeniu właśnie do Polski, więc chciałabym komentarz w tej sprawie. Nie ma takiej. Bardzo już przenoszę się na tą stronę, ale pan obiecał tylko pytanie. Ja mam następujące pytanie. Jakie siły polityczne lub personalnie człowiek nie chciał dopuścić Żeleńskiego jako kandydata do wyboru? Dziękuję. Proszę. Tytus Czatoryński. Czy niezależnie od personalnych wyników tych wyborów, te wybory nie są wielkim sukcesem narodu i państwa ukraińskiego? Mam wrażenie, że odbyły się w pełni według europejskich standardów. W powadze i spokoju. Ukraina w ten sposób wysłała dla całego świata sygnał, że może aspirować do zbiorowości państw europejskich. I mi się wydaje, czy nie jest to powód do wielkiej radości. Tym bardziej, jeżeli porównamy to z wyborami, które u niektórych sąsiadów są według innych standardów co najmniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z tej strony? To tutaj. Tak, to jeszcze pani. Przepraszam, według pana prośby zachowam głos na chwilę, dobrze? Jestem z Krzywego Rogu, jak nowy prezydent Ukrainy. Znam go osobiście troszeczkę, nie mówię, że blisko. Skończyłem te same studia, że nasz pan prezydent. Pracowałem przez 2 lata w korporacji pana Kolomyjskiego. Powiem, że
Trudno powiedzieć, co będzie tego pana. Od razu powiem, byłem po stronie pana Zielińskiego na tych wyborach. Dlatego zachowałem głos, bo w prezydii nie ma żadnej osoby, która mogłaby powiedzieć coś w obronę Zielińskiego. Starałem się. Chętnie odpowiem, jak ktoś będzie miał pytanie, dlaczego tak, ale nie mam prawa zabierać więcej czasu. Mam takie pytanie, jestem tego zdania i jest takie zdanie z społeczności, że pan Poroszenko nie do końca był szczery z państwami zachodnimi, jak i ze swoim państwem również w sprawie wojny z Rosją. Pierwsze on deklaruje, że jest wojną, broni swój kraj, rości armię, a tymczasem dola nafty rosyjskiej i naftoproduktów rosyjskich z 20%, chodzi o naftoprodukty, sorry, nie nafta, naftoproduktów, z 20% rośnie do 40%. Wszyscy znamy, że żadnym razem żadne państwo nie wejdzie w NATO, kiedy ma wojnę na swoim terytorium. I właśnie za czasów Poroszenka ta wojna stabilizowała się w tych granicach, w których Rosja też była zainteresowana. Bo nie interesuje Rosji ten terytorium. Interesuje, żeby Ukraina nigdy nie była w NATO. Pan Medvedchuk, bardzo kontrowersyjna osoba, która była delegowana od Ukrainy na rozmowę z Rosją. Jak można wieść rozmowę z Rosją i delegować przyjaciela Putina od Ukrainy, który już wie, co masz w kieszeni przeciw. Też taka niewiadoma. Właśnie tyle. Nazywam się Aleksander Bonder. Jestem moderatorem wielkiej grupy w tej swojej, wszyscy swoje we Wrocławiu. Dziękuję. Bardzo polecałbym wziąć wizytówkę pana Aleksandra, może się przydać w następnych wyborach. W takim razie, proszę. Paweł Sobek. Mam jedno pytanie, bo na razie jesteśmy po drugiej turze wyborów, a czeka nas jeszcze tura trzecia już niedługo, czyli wybory parlamentarne. Chciałbym zapytać, pod jakimi warunkami mogłaby być skrócona kadencja Rady Najwyższej? I troszeczkę poprosić o prognozę, jaki układ może wyłonić się po wyborach, obojętnie czy odbędą się w październiku czy wcześniej. Ja, Tomek Maczaczyński, również w kontekście tej właśnie trzeciej tury, jak to tutaj przed sekundą powiedziane, i również w kontekście oczekiwań wobec prezydenta Zelenskiego dotyczących między innymi takich społecznych kwestii socjalnych dotyczących cen na gaz na przykład. W jaki sposób widzą państwo scenariusze erozji poparcia dla Zelińskiego, jaki to może mieć wpływ na wybory parlamentarne? Dziękuję. Muszę powiedzieć, że świat zareagował bardzo szybko, gratulując nowemu prezydentowi elektowi Zelińskiemu, zapraszając go, rozmawiając z nim i traktując go jako wybranego demokratycznie prezydenta, z którym będziemy się, my, świat, czytaj Unia Europejska, Stany Zjednoczone i inne kraje, będziemy się układać. To jest na razie gest, który wyszedł w kierunku nowego prezydenta, natomiast czekamy, jak na ten gest odpowie nowy prezydent Ukrainy i no to na pewno będzie ciekawe. No, tu ważnym elementem jest oczywiście temat integracji europejskiej, transatlantyckiej i no, tu właściwie pojawia się pytanie, czy Ukraina będzie w stanie uzyskać status, który się też Polska stara dla Ukrainy, obietnicy członkostwa w Unii Europejskiej. Taką perspektywę otrzymały praktycznie wszystkie kraje bałkańskie, które jeszcze nie są w Unii Europejskiej. I jeżeli coś takiego by się udało prezydentowi
Żolińskiemu, a muszę powiedzieć szczerze, że mocno w to wątpię, to by była wielka sprawa. I jest jeszcze wiele krajów, również w Unii Europejskiej, które by były zainteresowane, żeby prezydent Żolański był bardzo sceptyczny, jak chodzi o ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Nie muszę wymieniać, państwo doskonale wiedzą. Ukraina, Białoruś. No, to jest bardzo interesujące to wszystko, co pan powiedział. No, tutaj z kolegą doktorem Adamem mamy podobne spostrzeżenie, że wszyscy prezydenci muszą być egocentrykami, bo inaczej nie są wybieralni po prostu. To dotyczy praktycznie, no, jak popatrzymy od Francji, Macrona, przez Trumpa, po to, co się stało na Ukrainie, no to jest mniej więcej ten sam scenariusz. Trzeba być po prostu egocentrykiem, który się bardzo lubi, czy nawet się wręcz kocha, żeby żeby nie doszło do aktu schizofrenii, który był zagrażał temu procesowi. No jak chodzi o Polskę i Żeleńskiego, to zdaje się, że kolega Adam wie więcej niż ja w tym temacie, ale zdaje się, że będziemy się starać zapraszać prezydenta Lechta do złożenia wizyty w Polsce. Zobaczymy, jakie on decyzje podejmie. To będzie dla nas wszystkich bardzo, bardzo ciekawe. No tak, jak chodzi o Rosję Miedwiedczuka, prezydenta Poroszenkę, braku scenariuszy, prezydent Poroszenko próbował używać wszystkich dostępnych mu środków, w tym również Miedwiedczuka i Kuczmę, do tego, żeby uzyskać efekt, który by miał przede wszystkim na celu zwolnienie więźniów, jeńców, którzy przebywają w więzieniach, czy to po stronie separatystów, czy też w więzieniach rosyjskich, jak doskonale wiemy. I ja go w tej kwestii rozumiem i nie miałbym do niego pretensji o to, że używał do tego Medwiedczuka, a to, że Medwiedczuk może nie bardzo się dał do tego użyć, to jest już jakby inna sprawa. No. Korzystał ze wszystkich możliwych środków, żeby doprowadzić do czegoś, co by mu, co przede wszystkim Ukrainie, dało jakąś satysfakcję. No, nie będziemy się tutaj rozkliwiać nad formatem mińskim, bo to pewnie nie ma sensu. To pytanie jeszcze bardzo ciekawe o tym, jak wyglądał rozkład przyszłej Radzie Najwyższej, Werchownej Radzie. No, to ja jestem bardzo zainteresowany tym, jak będzie postępował proces budowania partii Sługa Narodu. I muszę powiedzieć, że jestem w tej kwestii dość mocno sceptyczny. Podejrzewam, że układ w Radzie Werchownej będzie się kształtował może dość podobnie, z tym, że zyskać może strona dawnej Partii Regionów, obecnie blok opozycyjny, troszeczkę, ale nie za dużo. Stracić może prawdopodobnie Julia Tymoszenko i zyskać może prezydent Poroszenko, w zależności od tego, kiedy się te wybory odbędą, czy w jesieni, czy teraz. Nie wiem, czy na wszystko odpowiedziałem, pewnie nie na wszystko, ale na co ja nie odpowiedziałem, to na pewno Adam odpowie. Ja zadałem pytanie, jakie siły polityczne do sądu się zwróciły ukraińskiego, żeby wyeliminować z wyborów aktualnego prezydenta? Dobrze, to tak, po kolei. Znaczy, może zacznę od pytania pana z Białorusi. To znaczy, to co ja próbowałem powiedzieć, to znaczy, że właśnie uważam, że nie ma ryzyka rządów twardej ręki na Białorusi. Na Ukrainie, przepraszam. Z powodu również charakterologicznych samego Zelenskiego, który
kandydował na jedną kadencję, który jest osobą, która nie umie, moim zdaniem, nie będzie umiała podejmować twardych, konsekwentnych decyzji, ale jednocześnie w jego otoczeniu będziemy mieli bardzo różne grupy biznesowe, oligarchiczne. Znaczy ja uważam, że akurat jego formacja zwycięży w wyborach parlamentarnych, ponieważ trochę tak jest, że wybory parlamentarne będą kontynuacją pewnego trendu, który się unaoczył w czasie wyborów prezydenckich. Natomiast mam wrażenie, że we Francji Sługi Narodów, czy jak ona się będzie nazywać, będziemy mieli olbrzymi miszmasz. Będziemy mieli bardzo różne grupy grające do różnych bramek, no w każdym razie różne sojusze. To było ważne, bardzo ważne pytanie dotyczące grup oligarchicznych. Znaczy, mi się wydaje, że oczywiście, znaczy to nie jest tak, że istnieje jedna oligarchia, prawda? Mamy różne grupy, które czasami są bardziej na wierzchu, są silniejsze, czasami są słabsze. Rewanż ruszył Kołomojski, udało by się uzyskać ten rewanż i moim zdaniem w parlamencie Kołomojski będzie bardzo silny poprzez wpływy w partii prezydenta, ale również poprzez różne takie parapartie, różne ugrupowania polityczne, które przy okazji wyborów się tworzy albo odtwarza, aby one zgarnęły kilka procent głosów i wprowadziły swoich deputowanych. Jedni oligarchowie będą silniejsi, drudzy oligarchowie będą słabsi. Myślę, że Achmetow będzie słabszy niż był za prezydentury Poroszenki, ale te grupy oligarchiczne, czy będziemy mieli nowe sojusze i te sojusze mogą być bardzo dynamiczne i te sojusze będą powodowały, że Ukraina wbrew pana obawom nie będzie szła w kierunku systemu silnie prezydenckiego. Ona będzie szła moim zdaniem wręcz w kierunku bardziej systemu parlamentarnego, w której to parlament. To pytanie o trzecie, prawda, o trzecią turę wyborów. To parlament stanie się głównym miejscem kształtowania agendy politycznej, co ma swoje dobre strony, ponieważ jest pewną szczepionką przeciwko autokratyzmowi, co ma również bardzo złe strony i moim zdaniem te złe strony będą przeważały, ponieważ absolutnie to będzie uniemożliwiało jakiekolwiek reformy państwa. Czy oligarchowie odwrócą się w kierunku Moskwy? Nie, o Kołomojskim pamiętamy niby, że 5 lat temu odegrał bardzo ważną rolę w obronie obwodu dniepropetrowskiego, a jeszcze bardziej chyba charkowskiego poprzez presję na liderów Kernesa Dobkina w Charkowie, prawda? Był ważnym filarem obrony przeciwko rosyjskiej agresji, ale on ma interesy. Mi się wydaje, że to niekoniecznie jest tutaj element wielkiego patriotyzmu, to jest dobrze zrozumiałych interesów i myślę, że akurat Kołomojski nie miałby żadnego problemu, aby zbliżyć się do Rosji, ale jeszcze raz podkreślę, wydaje mi się, że w ukraiński system polityczny są silnie wmontowane dwa bezpieczniki. Jeden bezpiecznik przeciwko tendencjom autokratycznym po dwóch rewolucjach, a drugi przeciwko zbliżeniu z Rosją. To, co może zmienić trochę Zelenski, to te kwestie było pytanie o samoidentyfikację. To znaczy, prezydent Poroszenko przez ostatnie 5 lat za pomocą Instytutu Pamięci Narodowej, za pomocą swoich współpracowników, on próbował narzucić Ukrainie tożsamość galicyjską, tak to nazwijmy, prawda? Która była zawsze mniejszościowa, ale która awansowała też dzięki wojnie z Rosją, awansowała i stała się ważnym komponentem polityki państwowej, co też generowało napięcia i generuje napięcia w relacjach z Polską. Myślę, że prezydent Zelenski może to łagodzić, ponieważ pochodzi z innego świata trochę, ale też moim zdaniem to nie będzie dla niego istotne i kwestia polityki pamięci, kontroli nad Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, którego szef powoływany jest przez rząd, a nie przez prezydenta, moim zdaniem to będzie element targów po wyborach parlamentarnych. Więc jeżeli na przykład będzie trzeba kupić frakcję Julii Tymoszenko, to myślę, że spokojnie może się okazać, że politykę pamięci, politykę historyczną dostanie ktoś z zaplecza Julii Tymoszenko i niekoniecznie ta polityka będzie prowadzona inaczej niż prowadzona była przez Włodymyra Wiatrowicza. Więc tutaj niekoniecznie się zmieni.
Ostatnie zdania. Na pana pytanie nie umiem odpowiedzieć. Może koledzy z Ukrainy odpowiedzą. Pierwsza wizyta w Polsce. Zobaczymy, gdzie będzie pierwsza wizyta. Może być dla Zełenskiego atrakcyjna pierwsza wizyta w Polsce z tego powodu, że będzie miał platformę spotkania z ukraińską diasporą, a do tego apelował w czasie kampanii wyborczej. To po pierwsze. Po drugie, będzie mógł to sprzedać jako wzmocnienie polityki regionalnej. Znaczy nadal polityka proeuropejska, ale jednak wymiar regionalny, który za prezydenta Poroszenki on uległ pewnemu osłabieniu na rzecz dynamicznych, intensywnych kontaktów ukraińsko-niemieckich i kontaktów prezydenta Poroszenki z Angelą Merkel. No i trzeci wreszcie element. No, Polska jest bardzo pozytywnie postrzegana na Ukrainie, więc pierwsza wizyta w Polsce, ona nie niesie kosztów politycznych. Znaczy nie wiem, pierwsza wizyta w Waszyngtonie, ona może generować pewne niezadowolenie kogoś tam, prawda? Wizyta w Polsce może być politycznie atrakcyjna dla niego, ale to nie unieważnia tezy o tym, że ani Zełenski specjalnie Polską nigdy się nie interesował i nie zajmował, ani jego zaplecze nie ma o Polsce wielkiej wiedzy. Ale cóż, jak się zostaje prezydentem Ukrainy, to się przechodzi szybki kurs kształcenia, zarówno jeżeli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej, i to przed prezydentem Zełenskim i jego otoczeniem jak najbardziej go to.